Raz, raz. No dobra, to można zrobić tak. Satelita kwantowego jest już na pozycji, no tak. Jak obrazu nie ma? Znaczy jest obraz ten. No, taki, jakby to powiedzieć. Jest obraz z poczekalni. Dobra. Można by włączyć jakąś grę w końcu. Mam nadzieję, że jest jakiś dźwięk, że znowu się coś nie spierdzieli. Tak. Atuor, nie Atuor. Nie, przetestujemy coś innego. Atuora moglibyśmy kiedyś zagrać. Potrolować, bo w tym pokoju dla nobów bardzo łatwo można ludzi trollować, jak się jest w sojuszu z kimś. Ma się kontakt. A zagrałem ostatnio z kuzynem, który w ogóle nie jest into strategię. W Atuora pierwszy raz grał i pocisnęliśmy ludzi. No mimo, że żadnych upgrade'ów nie mieliśmy w ogóle. Dobra, włączajmy grę. Zmieniam pozycję satelity. Dobra, go. Okej, okay, na bank będzie trzeba audio skontrolować. Nie będzie ryczeć. Ale może zróbmy to sposobem Windowsowskim, jeżeli tylko pozwoli. Myślę, że tak będzie dobrze. Ewentualnie to jest i tak stream testowy. Widzę na podglądzie, że coś widać. I tak, chciałbym odpalić potyczkę. I to No Way Out brzmi jak coś dobrego, optymalnego na stream. Bo to była mapa, którą włączyłem podczas testowania. Testowałem też, czy kampania działa w sumie. I działa. Tak, normalny dostęp. Dostęp od normalnego, no nie można powiedzieć, że po tyłku, ale... Ale musimy grać jak równy z równym. Chociaż to w sumie nie jest głupi pomysł. Dam tego normalnego. Także nie będę mógł zaś tłumaczyć rzeczy. Nie, dobra, jedziemy normalnie. Jest super stream. Tak, gramy ED. A wróg... Nie gra w sumie czym. W sumie nie gra LC. Wróg LC to jest frakcja, którą ja zawsze lubiłem grać. Może nie dlatego, że mi się podoba to, jak ona wygląda, ale bardzo mi się mechanika LC podobała zawsze. Można było tak zrzucać domki z góry, z kosmosu, ale to jeszcze pokażę. Tak, gotówka. Znaczy to jest mnóstwo kasy. Będę się mógł pocierać. Tak. Jest jakiś taki tryb, że nie ma surowców, nie ma wydobycia surowców, tylko się dostaje te surowce w ratach. Jakby to dziwnie brzmiało. Co minutę się dostaje daną ilość surowców. I to jest mała mapka. Całkiem sympatyczna, żeby pokazać, o co tu chodzi. Dobra. Czyli tak, gramy ED. Jakieś problemy? To jest nasza jednostka produkcyjna, GRUS. Jeszcze powstało, zanim te wszystkie dowcipy się objawiły. Tak, postawmy sobie elektrownię na początek. Można enterem obracać elektrownię. Czy wszystko słychać? Czy dobrze słychać mnie, grę? Uważaj, ta gra pali kompy. Patrz, zaś mi czat się zlagował. No pali, ale mam nadzieję, że mojego nie spali, bo to jest podstawka. Wydaje mi się, że tylko dodatki mi palą kompa. I możliwe, że tylko jeżeli próbuję włączać multik. A, tak. Jak jeden Jinx. Ten gruz jest potrzebny tylko, żeby zacząć budowę. Ona potem będzie już trwała sama. Tak. Fabryka pojazdów cywilnych.
Na bank się przyda, ale ważniejsza będzie fabryka pojazdów bojowych. W sumie daleko ją postawiłem. Postawię tu. I w sumie to postawię nawet dwie. A, tylko tak. Tu nie ma kolejkowania rozkazów, a przynajmniej nie odkryłem, jak to można robić. Postawię jeszcze jedną fabrykę w ten sposób. I będziemy potrzebować labu. Może postawię go w sumie tak. To wróg nie będzie mnie mógł oskrzydlać w żaden sposób. Już próbował tego, jak testowałem. Jakby taki pretest. To jest test gówny. Dobrze mnie słychać. No to świetnie. LCS. Będę musiał zapamiętać. Tam chyba 8 dałem, jeżeli chodzi o tą głośność. Bo w sumie tu można... Tu można zmieniać dźwięk. Ale ustawiłem już Windowsowsko. I w sumie jak działa, to dobrze, nie działa. Tak, można ustawiać broń na budynkach też. Ja sobie na wszelki wypadek ustawię. A, to się jeszcze nie zbudowało? Dobra. Działo 105 mm. Nie ma możliwości atakowania lotnictwa. No ale na początek to komp zaatakuje czołgami. I tu w sumie karabin niech będzie maszynowy. Okej, przydałyby się jakieś jednostki bojowe. Tylko tak. Jeszcze nie poradzimy sobie bez jednego specyficznego budynku. Czy tak. Nie pamiętam, czy w tej części on wybuchał z taką dużą mocą. Więc w sumie postawię go tak dalej od budynków głównych, produkcyjnych. Centrum zaopatrzeniowe. Tylko czemu to pokazuje, że... chyba mi prądu braknie. Jeszcze jedną elektrownię do kolekcji. Może tu w sumie... Aha, i tak, jakieś jednostki. Tak, potrzebuję na początek jakieś jednostki. Czyli podstawowy czołg, Pamir. Tu się pauza włączyła, to dobrze. W sumie mogę to pokazać. Mamy do dyspozycji kilka podstawowych pojazdów. Gruz, czyli ten pojazd budujący. Mamy makietę czołgu, którą można w sumie użyć do robienia w bambukowroga. Chociaż według mnie nie jest zbytnio użyteczna. Mamy czołg podstawowy, czyli tak jakby podwozie czołgu podstawowego, TT-100 Pamir. Mamy Taigę, która jest pojazdem inżynieryjnym, ale można na nią... można na nią, na niej zamontować niektóre rodzaje broni, na przykład działko. Działa nie można, przeciwpancernego. Na przykład zaczepy, jeżeli potrzebowalibyśmy przenosić surowce. Czyli tak, może po prostu czołg, żeby mieć coś bojowego, żeby mieć czym się bronić. I mamy Mi-27 Bojar, który jest pojazdem, który dostarcza amunicję do naszych jednostek, bo tu trzeba dbać o zaopatrzenie w amunicję naszych pojazdów. Czyli tak, kilka czołgów na początek, żebyśmy mieli się czym bronić. Tak, jest lab. Może od razu pójdźmy... Przede wszystkim pójdę w generator... chociaż w sumie nie wiem, czy jest sens teraz iść w generator. Generator pola siłowego by się przydał. Ale generalnie pójdę tak. Pójdę w wyrzutnię rakiet, bo to jest broń uniwersalna. Ona jest do wszystkiego. Może strzelać do jednostek naziemnych, latających i tak dalej. I naprowadzanie 25%, żeby przynajmniej mieć jakiś ten stopień naprowadzania, bo bez niego to jest dosyć kicha. Zwłaszcza jak są szybkie jednostki. A potem pójdziemy w Syberię. To jest takie coś pomiędzy ciężkim pojazdem inżynieryjnym a czołgiem. No to znaczy, on tak wygląda. Ja nie wiem, czy on ma możliwości transportu i tak dalej, naprawiania. Może mieć Syberia możliwości naprawiania, modułu naprawczego montowania. Ale to wszystko jest do przetestowania. Nie pamiętam za bardzo. Ja głównie LC grałem, a jednostki LC same się regenerują. Nie potrzeba żadnych jednostek naprawiających. Co tam na czasie się dzieje? Zapomniałem. Poczty już przyjdzie mail, git. Widzę, że nie LC. LC będzie mnie jechać. Najpierw samoloty, bo jak nie, to przegrasz. Co tam? Kwantowy nie umie. Ha, zaraz będzie ban. Tak. Marek, myślę, że mogę powiedzieć, że ja grałem w tą grę, jak ciebie jeszcze na świecie nie było. Albo coś w tym stylu. Dobra. Po co mi zresztą samoloty, jak ja pójdę w rakiety i skończy się latanie na tej mapie? Zresztą pojadę gościa, zanim wybuduję jakieś poważne jednostki latające. Dobra, może by tak, wypadało się obunkrować trochę. Zapora jakaś. Żeby nam tu
potopu szwedzkiego nie urządzili? Produkcja zakończona. Produkcja w toku. Jest tu. Muszę te zasady ustalić, kurde. Wy mnie tu brońcie. W sumie tak, kasy mam. Produkcja w toku. Tyle, że bankowi federalnemu się nie śniło. W sumie jeszcze więcej chcę z czołgów. Wyjazd tu. Jak tam moje wynalazki? Wyrzutnia się produkuje. Wszystko jest w toku, dobra. A potem w sumie pójdę w tą osłonę. Bo pewnie będą... Grałem przeciwko LC, to pewnie jakieś działka elektryczne wymodzą. Aha, tak. Faktycznie może być rekt, jak mi amunicji braknie na przykład. Wjazd tu. Z2. A w sumie mamy kasę, to Z3 nawet. Co tam ciekawego? Zrób wieżyczki. Grasz z botem? Gram z botem. Bo multiplayer... Tylko właśnie nie wiadomo, czy może multiplayer podstawowy by zadziałał. Podstawki, bo to jest podstawka. Escape from the Blue Planet. Bo multiplayer... No chociaż to w sumie nie ma znaczenia, jak się tą wieżyczkę obróci. Bo multiplayer dodatków pali mi kompa niestety. Pali mi procesor. Tak dosłownie, procesor na 100% i wszystko się zawiesza. Dobra, może jeszcze jakąś wieżyczkę. Kurde, balans tu. Produkcja zakończona. A tu se postawię. Na wypadek jakby mi przyszło coś głupiego do głowy atakować stąd. Tu chodź. Nie. Oczywiście. Mi przeszkadza to, że się wydaje rozkazy lewym przyciskiem myszy w tej grze. Produkcja zakończona. Budować mi te czołgi. Mamy kasy. Bilion milionów. Okej, okay, a co tam z bronią? Produkcja w toku. Dobra, będzie wyrzutnia, to zamontuję wyrzutnię na tych wieżyczkach. Jakieś problemy? Wieżyczki w ogóle żrą prąd? Czy tak się wyrażę? Chyba nie. Chyba nie, zresztą można to sprawdzić. Nie powinny działać poza tym polem energii. To się włącza klawiszem F9. Zasięg sieci elektrycznej. Co tam ciekawego? Bakero, Original War 2. No, może tak Original War 0,87. Albo akurat będzie Vicewinda grał. Będzie rekt, będzie plan ucieczki. No nie ma ucieczki, jesteśmy otoczeni przez góry. There can be only one w tym świecie brutalnym. Dobra, zmieńmy broń na jakąś lepszą. W sumie Marek, jest jakaś opcja, żeby to szybciej robić niż tak klikać po prostu, bo zauważyłem, że się znasz na tej grze coś. Co nieco. Żeby w sumie jakiś murek tu od tej strony też sobie postawić. Zapora. A, taki murek. Oczywiście. Może by tymi czołgami pojechać już z tego wroga, zaraz. A może LC to jest noob? Może gracz LC w skirmiszu to jest noob po prostu. Jak grałem przeciwko ED, stawałem, to było dosyć agresywne. I to tak szybko. Ale przetestujmy. Dobra, to będzie grupa pierwsza, jak coś. Zgromadźcie się tu, na środku. Czasem tak. Czy mogę już coś lepszego produkować? Tajga z wyrzutnią. Ja bym chciał coś innego. Nie tajgę. Tylko byście mi opracowali zaraz. Rakieta się zaraz zrobi. Tak, Syberię mi opracujcie, to Syberię zacznę produkować. To będzie osłona. Właśnie nie wiem, o, to byś mi Marek wytłumaczył, bo jest rakieta 50% i rakieta przeciwpancerna. Co to ta rakieta przeciwpancerna jest? Bo przecież nie da się zmieniać amunicji do broni. A dalej, jak no, rakietę przeciwpancerną opracuję, to jest tylko dalej ciągle jedna wyrzutnia rakiet. Co ciekawego. O, zaraz coś słyszę. Jakaś bitwa. Okej. Okay. Unikać tych rakiet. Może jeszcze nie opracowali...
Tak, nie opracowali naprowadzania. Ale już mają prąd. W sumie to wycofujcie się, ziomki. Tu was wieżyczki będą bronić. Żeby więcej tych wieżyczek zrobić. Stawcie się jakoś ładnie. Dobra, więcej czołgów, więcej czołgów, więcej wszystkiego. Tak, osłona generalnie się przyda, to już widzę. Dobra, będą Syberię z osłoną. Nie mamy tego naprowadzania jeszcze. Skupić ostrzał. Aha. Czy ci goście wiedzą, co mamy robić? Róbcie coś. Żeby moi widzowie coś widzieli. Przybliżę. Dobra, jakoś się wybroniliśmy. Prawie wieżyczek padło. Że w sumie jeszcze jedna by się przydała. Fabryka. Tylko żeby prądu mi nie brakło. Dobra, co tam? Więc jak... Co tam Marek? Właśnie, bo ja się pytałem. Amunicja to jest upgrade. Więc jak masz PP amunicję, to na przykład czołgi z działami lepsze obrażenia zadają. No wiem, ale bo mamy dwa rodzaje amunicji rakietowej do opracowania. I to nie jest ciężka amunicja do ciężkiej wyrzutni. Jest rakieta na prowadzenie 50% i rakieta przeciwpancerna. To czy rakieta przeciwpancerna zwiększa damage na przykład, a rakieta tylko zwiększa naprowadzanie? Bo w Black Goldzie można było kliknąć prawym i to wtedy tłumaczyło wszystko, a tu... No nic, nic się nie dzieje. Generalnie tak, coś opracowujemy. Osłona się przyda. Potem będziemy iść w lepszą Syberię. Drzewko może lepiej. Co ja mogę potem z Syberii mieć? Syberia jest ślepym zaułkiem, co? To potem będziemy iść w te Kaukazy. Ale pójdźmy w Syberię. Chcę pójść w Syberię i tyle. Nie, dobra, spokojnie. Zaraz. Jak, co to jest te rakiety przeciwpancerne? Bo to jest ciągle ta sama wyrzutnia. Dobra, tak, Syberia. Pójdę w rzutnię lepszą, a potem te rakiety w sumie opracuję. Zobaczmy, co się będzie działo. Okej, czy możemy już produkować konstruktor? Czy mamy osłonę? Czy na Syberię w ogóle można osłonę zamontować? Nie wiem. Mamy na razie coś takiego. Ale czy ta osłona się w ogóle jeszcze opracowała? Już? Nie. Ale 30 sekund, dobra, to poczekam z budową. Chociaż w sumie po jednej, no, na wszelki wypadek. Broń musi być odpowiednia. Okej. Żeby tu jeszcze jakieś wieżyczki postawić. Od tej strony. Macie jakąś robotę? Oczywiście. Co tu się dzieje? Aha, raport naukowy. Ja się zdziwiłem. Wreszcie zakończono pracę nad nowym systemem obronnym. Tarcze ochronne praktycznie przechwytują całą energię broni promienistej, czyniąc ją nieszkodliwą dla naszych jednostek. Pierwsze modele już wkrótce znajdą się w masowej produkcji. Zdziwiłem się, bo to nie jest kampania. Także skąd tu filmiki? Ustaw punkt zbiórki tu. Laser. Nie chcę lasera robić. Chcę iść w rakiety. Rakiety są uniwersalne. Laser nie działa na jednostki latające. Zbuduj taki budynek, który sam ci pojazdy buduje. Oraz taki, który sam naukę opracowuje. Czyli mówisz o centrum dowodzenia, ale ja wolę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Czytaj czat. Właśnie, no właśnie próbuję. Tylko mogłem w sumie włączyć ten łatwy poziom trudności.
A on Nefkowi się podoba? Cieszę się. Alien Base, no właśnie, można by Alien Base do tej mapy zrobić. Tu jest edytor w grze, także nie trzeba się piernicić z niczym. Można zrobić Alien Base do tego. Jakieś problemy? Czemu nie? A, mamy generatory pola siłowego. Tylko, że wyrzutnia rakiet jest dalej stara. Kurde, balans. Ale czekaj. Skoro już mamy... pole, to można robić poważne jednostki. Tylko wyrzutnia, wyrzutnia, dajcie mi wyrzutnię lepszą. Przecież to potrwa pewnie. A, jeszcze tam się będzie coś robiło innego. Dobra, to nic. Bo mnie zrekcą zanim to opracuję. Weszła ta wyrzutnia? Znaczy ta, ten generator? Aktualizuj, dobra, ma być generator. Pole siłowe, wyrzutnia jest pro. Dobra. No to można poważną armię budować. Czasem tak. Marek, a jak zbuduję drugi lab, to będą mi się szybciej badania robić? A co to się przestało robić? Pieniędzy brakło? Nie, pieniądze są. Pieniążki. Ile to w sumie kosztuje taka aktualizacja? 400. A, stać mi na wszystko. Raz się żyje. W sumie można by generator... Czy opłaca się montować generatory na budynkę? Może się i opłaca. Będę palił hajs. Bo mogę. A drugi zaczep się pojawił w ogóle. Ciekawe. Dobra. No, jakoś się to wszystko... wszystko idzie ku dobremu. Co tam? Edytor lepszy niż WoW, bo przynajmniej tekstury ma, no... Ale no, graficznie ta gra się trochę zestarzała jednak. Takie mapy, gdzie ja bym miał łatwiej. Ja robiłem takie mapki w edytorze, żeby AI jakieś sojusznicze walczyło za mnie, a ja sobie siedziałem na wysepce obudowany. 4 lat. Tak, aha, dzięki. I taki budynek, który ci broń zakłada automatycznie. No to jest centrum dowodzenia, ale... ja się boję, że jakiś Skynet przejmie kontrolę nad moją grą. Może faktycznie się opłaca iść w drugi lab. Pójdźmy. Produkcja w toku. Oczywiście. Masz jakąś robotę? Dobra. Jak tam czołgi się produkują? Produkują się. Masz jakąś robotę? Może jeszcze jeden budynek produkcyjny, jeżeli chodzi o czołgi. Oczywiście. W kampanii to zawsze miałem jeden, żeby oszczędzać, co tylko się da. Aha, ty teraz nie wiedziesz. A, tędy wiedziesz. Żeby, wiadomo, żeby surowce oszczędzać na te statki ewakuacyjne. Tylko jeden w bazie, a poza bazą ani jednego nie budowałem, bo po co? Teraz mi się czasem nie będą robiły dwa naraz? Nie, więc się będzie robić szybciej. Ale nie, ale ciągle jedno naraz. Dobra, będzie lepsza wyrzutnia, będą lepsze rakiety. No bo to potem idziemy w Syberię ostatniej generacji. Produkcja zakończona. Że lepszy generator. Produkcja w toku. Może wieża lepsza. Chociaż w sumie lepsze działa by się przydało. Jak to jest z działami? Bo jeżeli w ogóle dojdę do etapu Kaukazów, to przydałyby się działa. Żeby potem na łeb mógł zamontować wyrzutnie rakiet. I takie mamot tanki z Red Alerta sobie zrobimy. Trzeba będzie tu tak iść, tak, tak, tak. Dobra, spokojnie, to jeszcze dużo czasu zanim to osiągniemy. A potem wyrzutnia lepsza.
W ogóle... Może tak, postawmy jeszcze jeden prąd. I zapomniałem, że jest coś takiego jak... radar tutaj. LC chyba nie miało radaru. O, staw mi to dobrze. Produkcja wykończona. Co ja tu mam? Mam dwa razy taką samą Syberię? Usuń, dobra. A, usunę to, co nie produkowali. Pro. Produkcja w toku. Produkcja w toku. Czekaj, czy ten radar coś daje. Okej, okay, stąd pełno na czacie. Surowce na wyczerpaniu. US miał nuklearkę, więc się nie bój. Najlepsze zlewowanie jednostek w tej grze. No, miało radar. Tak, faktycznie! Taką gwiazdkę z trzema ramionami, nie? Faktycznie, faktycznie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Phobos? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale faktycznie, tak. Taka gwiazdeczka trójramienna. US miał nuklearkę? Nie, USC miał... Oni mieli działo plazmowe chyba. Oni mieli działo plazmowe chyba. Mi się coś kojarzy. W sumie to nie pamiętam innych takich super broni stąd, bo LC chyba nie... A, nie, LC miało urządzenie do kontroli pogody. Dobra, dobra. A ED? Może ED miało nuklearne rakiety? W sumie nie pamiętam. Ale też mieli nuklearkę, którą można było zrobić razy 4. No, to można odkrywać tą grę na nowo. Atakuje mnie noob jakimiś lewackimi jednostkami, chociaż może przeprowadzał zwiad. To właśnie chodziło. To tak, tutaj bym chciał reakcję, że jeden pojazd obsługuje kilku odbiorców. Tu sobie zamontujmy zabawki. Lepsza wyrzutnia. I w ogóle można by zaktualizować naszą Syberię. Sand of Syberię. Chociaż ona się sama zaktualizowała, rewelacja. No, coraz bardziej mi się ta gra podoba. Tylko mi moich czasem nie ostrzeliwujcie tymi rakietami. A może by tak pojechać tam do nich? Wy tu produkujcie te siły. Kasa się kończy tak w ogóle. Dobra. Atakujmy, kurde. Co się będziemy. Tylko tak, może jednostki z osłonami na przodek. A, muszę zmienić to sterowanie. Żeby się normalnie po chrześcijańsku wydawało rozkazy prawym przyciskiem. Tak jak w dobrej chrześcijańskiej grze Original War. Szkoda też, że te grupy nie są tu gdzieś pokazywane, że jest jedynka na przykład, że istnieje taka grupa numer jeden. Co tam? Hajsów nie masz. No niestety, kredyty są spalane. Ja nie chcę, żeby mi się hajs marnował. Dobra. Do widzenia. Idą w wyrzutnie. Skubane kompy. Następnym razem w sumie mogę iść w laser. Tylko idąc w laser trzeba pójść też w coś innego, bo laser działa tylko na jednostki. Na jednostki działa... Na budynki działa słabo albo wcale. Haha, nie ma tak! O, samolot jakieś? Taktyczny odwrót. Jednostka zniszczona. Surowce na wyczerpanie. Jednostka zniszczona. Koncentrować ostrzał. Jednostka zniszczona. Wy możecie strzelać w ruchu, to oskrzydlajcie jakoś. Niech oskrzydlajcie.
Jednostka zniszczona. I co teraz? Raz zestrzelić mi to z nieba. Jakieś dziadostwo. Skupiać ostrzał. Chociaż w sumie zwabcie te latające świństwa. Aha, ja przez przypadek was zaznaczyłem. Niestety. Niestety StarCraft jest cieniutką grą. StarCraft 2, ale ma jeden fajny bajer. Czy jak zaznaczasz tak wszystkie jednostki, to ci nie zaznacza tych jednostek, powiedzmy, zbieraczy i tak dalej. Dobra, wieżyczki nam tu powinny pomóc zestrzelić te dziadostwo latające. Produkcja zakończona. Produkcja zakończona. Produkcja w toku. Nie wiem, czy tu się da tak. Chyba nie ma takiej opcji, żeby mi nie zaznaczało jednostek technicznych. Dobra, jak tam z tymi wynalazkami? Co się produkuje w ogóle? Rakieta przeciwpancerna. W grupie Plutony masz grupy, tylko najpierw użyj kontrol numerek. No wiem, że można... Samoloty są OP. Ale są słabe, da się je łatwo zastrzelić. Siema, SWP. Jak się gra nazywa? R2150. Podobno do Frontal Attack. A Frontal... Zaraz, a ty nie mówisz o czymś takim w klimatach II wojny światowej. Bo na tym silniku wyszło... w sumie 5 gier. Ta, czyli ERF, dwa dodatki do tego. Jedna, która się dzieje w czasach współczesnych, i to jest World War 3 Black Gold. Produkcja w toku. No, to niby jest OP, ale to zdycha zaraz. Jak się ma rakiety z naprowadzaniem, to umiera w setnym 5. Produkcja w toku. Takie niby OP, ale jednak nie. Dobra, jedziemy gościa. I jeszcze wyszła taka gra w czasach II wojny światowej. Ja za bardzo jej nie znam, bo miałem wersję z gry, tylko ona była trochę zbugowana. Z gazety, co ja w sumie powiedziałem? Wersję z gry? Co jest ten zrywany? Miałem wersję z gazety. Jednostka zniszczona. O, bunkrował się! Tchórz. Trochę. Czy ja nie zaznaczyłem tu przy okazji jakiś... A jednostek inżynieryjnych? Nie. Ale teraz i tak idziemy w same Syberię, to będzie tu łatwo zaznaczać. Przydałoby się takie coś, żeby zaznaczać tylko jednostki bojowe. Nie wiem, czy coś takiego jest. Marek, help. O. Padła ta wieżyczka w sumie zadziwiająco szybko. Ej, no to może zrekcimy ich. Może w sumie rozstrzelać elektrownię. No. No jakbym szedł w lasery, to bym nie mógł tego zrobić. A w sumie budynki produkcyjne też można rozwalić. Tylko, rakiety szybko kończą amunicję. To jest problem. Co tam ciekawego? Zaś mi zlagowało czat, niech to szlak. A zniszcz takie samoloty, które mają tarczę, max z rakiety albo elektryczność. Tą hordę samolotów. To można montować elektryczność na samolotach? Ciekawe. Ty, zestrzelić tego skurczybyka. Aj, zdążył postawić. Znaczy nie, zapewne trzeba strzelać do budynku, który jest transportowany. O, skurczybyk sobie zbudował wyrzutnię na budynku. Myśli, że jest... pro. To tędy, panowie. Albo w sumie to rozwalić. Czemu nic my nie mamy? Zaraz, to ja was tu na chwilę zostawię. Wy się tam bawcie. Tak, przydałyby się dwa takie. Hajs mam. Czołgi się produkują. O, dobra, i teraz tak. Bo mamy nową Syberię. 330 model, najnowszy. Z szyberdachem. Podgrzewane siedzenia. Będziemy budować to.
Chyba mi się nie zaktualizowała sama. Chociaż nie, zaktualizowała się sama. Ciekawe. Ciekawe. Coś kojarzę, że się nie aktualizowały same podwozia. Jednostka zniszczona. Produkcja w toku. No ale dalej się produkuje, jest ta czwórka, no to nie. Się sam zaktualizowało. Co wy tu, czemu wyście się podeszli pod te działa? Tu się trzymać. Zaraz, tu powinno być... Zmień zachowanie, manewruj, trzymaj pozycję. Trzymajcie pozycję. Tak, nie wy, błagam was. Retarded helicopters. Wy macie prasować tutaj. Co tam na czacie? Zwala elektrownię. Wersję z 1140. A najlepiej baterie. Już chyba padły baterie też. Bo w nocy prądy miałem. Widzicie, czasem frontal attack, bez 2003 na bardzo podobnym silniku. Zrób samoloty z rakietami. Ja nie mam samolotów, ja tu mogę mieć co najwyżej helikoptery. Ale po co no, helikoptery? Chociaż w sumie można iść. Nie będę szedł w czołgi teraz. Ale myślę, że już jest zrekcony komputer. Tylko teraz chodzi tylko o to, żeby dorżnąć watachę. To by trzeba tak, skupić się na wynalazkach. Wyrzutnie rakiet. Tylko to by musiał znowu broń. Tak, wyrzutnie rakiet to jest chyba lotnicza, nie? Gdzie inna wyrzutnia potrzebna do latających pojazdów. A można budować laser na helikopterach? Czy jest laser do helikopterów? Chyba nie. Działa jonowego chyba też nie ma. R, a to będzie lotnicze. Jest wyrzutnia rakiet balistycznych. I to jest chyba atomówka ED. Są ciężkie rakiety do samolotów. Produkcja w toku. Są lasery naziemne, są ciężkie lasery. Działo jonowe, ciężkie działo jonowe. Ciekawe, co robił generator zakłócający. Następnym razem, na następnym streamie mogę iść w lotnictwo. Co tam ciekawego? Virtutus prawie eliminowane z Dreamhacka. No to przykre. Mimo, że mnie nie obchodzi zupełnie CS, no to jednak jak Polska dostaje baty. Decydująca okazała się batalia na Cobblestone. Mocy nie brakowało. O, nie można, mówisz. To jest taki ciekawy motyw. Czy ta gra czasem nie wygląda lepiej, jak się włączy to ukryte detale? Znaczy... Ona chyba nie wygląda teraz lepiej, ale jest większy kontrast między gruntem a jednostkami, jak się rozmyją te tekstury gruntu. Takie mam wrażenie. Przejdźcie tu bliżej, panowie. A czemu te rakiety nie mogą trafić? No nie kompromitować się! Aj, uważaj, bo weszły już zasięg. Serii śmierci. No koleś teraz marnuje kasę na budowanie tych budynków, także... Już praktycznie wygrałem. Jak dobrze pamiętam, to chyba maskuje, ale najfajniejsza jednostka jest ta, która przefarbowuje. Fuj, co to za tekstury. Ale mi się trochę lepiej gra, bo jest większy kontrast między jednostkami a gruntem. W sumie sprawdźmy jeszcze raz. Najlepiej to by było, jakby można było to zrobić tak, że ja widzę tekstury te, a wy widzicie tekstury... Znaczy nie, ja widzę tekstury rozmyte, a wy widzicie te eleganckie. Więc gra nie wygląda jak taki shit. A mnie jest wygodniej. To jest ten radar, nie? Phobos. A to faktycznie, miałem rację, to jest Phobos. Nie wiem, czemu koleś go nie wystartował. O, i prądu im brakło kompletnie. No to do szturmu, panowie. Wiem, że im brakło prądu, bo nie strzelają te armaty rakietowe zamontowane na tym, ale za co strzela wieżyczka? Ciekawy motyw. Rozwalić ją.
W ogóle tak, można by podciągnąć nasze główne siły. Ta grupa numer 2. Proszę, nowiutkie, z potężnymi rakietami. Się zaraz światła włączą, bo późna godzina i to będzie wyglądać pięknie. W lewym górnym rogu jest godzina podana, jakby co. O! Czy to nie wygląda pięknie? Chociaż w sumie to lepiej wyglądały z włączonymi światłami. Dobra. Dożynamy. Dojeżdżamy wroga do końca. Co tam? Może cheaty ma? Co tam, ty mówisz, że... Simply mówisz, że masz zniszczyć mój obraz dzieciństwa? Shit Armageddon. Ja to chyba nie używałem kodów w tej... Nie, chyba używałem kiedyś, jak chciałem fabułę przeczytać. Mhm. Tak to nie czytowałem w tej grze. Czytowałem w Black Goldzie. To pamiętam dobrze. Jak chodziłem do wczesnej podstawówki... Coś w sumie, czy tak wczesnej? Podstawówki w każdym razie chodziłem. Interesowało mnie tylko, żeby filmy zobaczyć. Filmy były piękne w Black Goldzie. Zwłaszcza jeden, bardzo niepoprawny politycznie. W sumie nie wiem, czy dzisiaj taka gra by w ogóle miała rację bytu. Wiesz, znaczy nie wiem, czy ktoś grał w World War 3 Black Gold. Tutaj co znaczacie? Jak się gra Irakiem i przyjmuje wyrzutnie pocisków nuklearnych amerykańskie. Co tam? Pewnie to za dzieciaka nie ma ludzi na tekstury. No nie, no to była wtedy rewelacyjna grafika. Zresztą grało się na rozdzielczości 4x3. A ta gra ciekawie też wygląda, jak się odpali w takiej niskiej rozdzielczości. Podczas testów to robiłem strasznie tak sympatycznie. Znaczy wygląda jak shit, ale jest taki jakiś swojski feeling, taki klimat. I co? Co tu jeszcze przeżyło? A jeszcze jeden budynek spada. Major Lisan został wyeliminowany. Zwycięstwo! Nie kojarzysz gry. World War 3 Black Gold. Na tym samym silniku. I to jest w sumie... World War 3 Black Gold jest prequelem do tego wszystkiego. Do Earthów. Tak się mówi. Jest taka obiegowa opinia. Oficjalnie to chyba nie było stwierdzone. O, Marek grał, no. Marek to w ogóle grał we wszystko. No, to tyle w sumie. Co jeszcze ciekawego? Jakie 6 na 10 mówisz? A w sumie muszę sobie zagrać kiedyś. World War 3 Black Gold. Nie lamiłem, no właśnie, jak to że... Wiedź... Funkcja autorzy. A nie wiem w sumie co się stanie. Pewnie wykrzaczy grę. Wow. Animacje pro. Są w ogóle wszystkie... z wszystkich filmów. Tych fabularnych wstawek też widzę. Jan Nitecki popsuł multi. A co? Pisało, że Jan Nitecki jest odpowiedzialny za multiplayer? Nie patrzyłem nawet. Ale nie, bo to jest podstawka. Tego nie testowaliśmy, czy to multi działa.
A podstawka jest w ogóle na innej wersji. Te dwa dodatki są na takiej samej, nie? A tu jest 2871. Dla mnie ta muzyka kiedyś się podobała. A wiesz, gdzie jest rewelacyjna muzyka? Niesamowita muzyka jest, jak jest... jest takie coś, RF2160 Large Trailer. I tamten fragment muzyki, jak pokazują... Jak przechodzi World War III Black Gold i się zaczynają pokazówki z RF-ów. Z rewelacyjna muzyka. Niesamowita, niesamowity trailer w ogóle. Gra sieciowa. Pewnie się zaraz... Zobaczmy, czy mi się komp spali. No i to kliknąłem, ja, to ten... Nefek, jak próbowaliśmy przed swoim streamem, to wystarczyło, że kliknąłem i kappa. Procesor na 100% i nic się nie dało zrobić. Nawet nie będę klikał tego teraz. Dobra, no to tyle. RF2150. W sumie chyba nie byłoby głupim pomysłem, jakbym zaczął... kampanię na streamie. Znaczy, jakby po prostu przechodził. Bo przeszedłem tylko kampanię LC. Kilka razy, ale no tylko tą jedną. W sumie ED bym przeszedł. ED... Tylko, że ED, no... Trzeba długo czekać, zanim się odblokuje rakiety naprowadzane. To jest trochę słabe. Ale chciałbym bardzo pograć tymi jednostkami ED Kaukazami. Są takie... Po prostu czołg ma moc... z Commandant Conquer. Znaczy, można zrobić, bo można też zrobić coś innego. Można zamontować podwójne działo, a na to można zamontować albo karabin maszynowy, albo wyrzutnie rakiet, no, różne rzeczy. RF2016, ale dlaczego? No, się motyw Fallout 1, że był inny film, system autorów w menu, a inny po skończeniu gry. Hmm. Przecież kampania LC była najciekawsza. No ale kampanię LC już przeszłem milion razy. No fakt, ona jest najciekawsza, bo najlepsze postacie są. Jest Funk, jest Sheila, jest Neo. Są w ogóle te laski z dowództwa, co gadają jakieś niestworzone rzeczy. Ten pojazd jest fajny, no. OW jest mainstreamowe. Jak nie zapomnisz o OW, to możesz grać wszystko, co chcesz. Potem zaczniesz się jechać, nie zgadzać totalnie. No, ja obu odpalam, jak mi się wyświetlenia przestają zgadzać. Ten pojazd jest fajny, którego nie można zrobić. Mówisz o tym, pojeździe Fanga, nie? Nefek, jak będę miał... takie dowolne, customowe emotki na czacie, to będzie jedna z emotek, co teraz powiedziałeś. A można robić te pojazdy Fanga, ale w dodatkach. One się chyba nazywają New Hope. Albo Hope po prostu. Tylko, że są słabsze. Włącz filmiki z kampanii. Mogę zaspoilować... W sumie co zaspoilować? Może kampanię LC zaspoiluję. Tam chyba będzie próbka tego stylu, w którym rozmawiają dowódczynie nasze. Okej, nowy gracz. Odkryłem, że dalej mam save'y stare. Mógłbym od razu końcówkę pokazać. Okej, cisza na morzu. Nowe pole surowców zostało zlokalizowane. From kwantowy Funk. Tu sombra, do, czyli ode mnie, nie? Do Sombry Hookier, menadżerka obrony Lunar Corporation. Temat: propozycja traktatu pokojowego i współpracy. No tutaj to ja mówię, nie? Ale to jak będziemy grać, to przeczytam to wszystko. Ale czekaj, czy ty jest coś śmiesznego?
O, zostałam wybrana do kontaktowania się z tobą ze względu na nasze powiązania zodiakalne, które powinny zapewnić harmonijną i owocną współpracę. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, ponieważ zarówno wojskowy język mężczyzn, jak i ich sposób myślenia są mi obce. Niech szczęście i zdrowie będą z tobą. No niech moc będzie z tobą. Paweł. No ale wiadomo, że ja mam na imię Paweł. Na GG mam. Nick Paweł. Także kto tam ma moje GG, to wie, że jestem Paweł. No i tak to jest. Patrz, przez całe życie człowiek myślał, że kątem najmniejszy ma to. No, wszyscy żyliście w kłamstwie. Witaj, bohaterze wojenny. No i to też tak miło, jak się do mnie tak zwracają. No i to jest ten imba pojazd, o którym była mowa, nie? Funk, który w sumie nie wiadomo, jak się nazywa. To jest pojazd obcych. A funk to jestem ja. Bo ja tu mam swój głos. Czemu taki mechaniczny? Czy ten pojazd jest imba, jak się go jeszcze wyekspi, no to koniec. A misję się wybiera tak. O, jest jeszcze Sheila. Sheila jest zarąbista. Jeszcze Sheila zaspoilerujemy. Nie, filmiki potem. Filmiki to jak będę przechodził. Będą streamy z przechodzenia chyba nie, okej. Okay. No to jest na razie wszystko w normie. To jest też tak fajne, jak się do ciebie zwracają po niku. Czekamy tylko na ciebie, kwantowy. To jest też fajny motyw w tej grze. Aha, gdzie jest ten mój... Aha, ja bym musiał tu przesłać ten swój pojazd, tak? Przez transporter. Dobra, to kiedy indziej to ograniemy. No, ale nie, jest okej. Okay. W sumie... Znaczy, UCS jest chyba najnudniejszą frakcją. To w sumie można by grać tak na zmianę. LC i ED. Albo w sumie może LC by tak przejść. No w każdym razie będę grać w kampanię, dobra. Co tam ciekawego jeszcze? Przecież nawet na Twitchu jest napisane, że Paweł. Jest napisane na Twitchu? Serio? Nawet nie zauważyłem. Dobra, płynne przejście. Profesjonalizm. Wiem, jak wyglądasz i jak dla mnie to... Co? Zniknęło, kurde. Tutoriale są najlepsze, bo wiele sekretów jest na nich. Najlepsze. Wiele sekretów. Sekretów? Ale jakich sekretów dialogowych? Live z kamerką. Nie mam zamiaru robić czegoś takiego. Zresztą, jakbym ja ustawił kamerkę, to... No co ona by wskazywała? Na mnie? No i na białą, nudną ścianę. I poprotkę. I tyle. Ty możesz, Nefek, zrobić live z kamerką. Bo w sumie nie wiadomo, jak wyglądasz, aha. Sam się dowiedz sekretów, więc to są sekrety. Dobra, to dzięki za obecność wszystkim, którzy byli obecni. No i skoro działa, procesor jeszcze... No dymi, ale chyba jeszcze się nie spalił. Tak więc można grać kampanię. Przynajmniej miej podstawki. W ogóle wypadałoby poprowadzić w końcu jakąś grę, bo tak jedną grę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą odpalam, a żadnej nie skończyłem. W sumie jedyne co skończyłem, co zagrałem na moim kanale i skończyłem, to był Sniper Mod. Ale jak coś jest dobre, no to nie można się powstrzymać, wiadomo. Nie wiem, jak na fajnie wygląda, to ma swój powód. Może ma spaczoną twarz. Może masz maskę jak Darth Vader. Absolute Dominion. Ale Absolute Dominion nie przeszedł ostatniej misji.
15 rosyjskiej. Co z modem do OW Red? Będziemy kontynuować, jak najbardziej. OW jest teraz na moim celowniku, definitywnie. Bo ja tu widzę, że z tego co czytałem czat podczas gry, to niektórzy nie wiedzą, że on się robi taki szalony potem. I wszyscy myśleli, że to jest po prostu mod, znaczy ludzie myśleli, że to jest po prostu mod, w którym jest niezwykle duża ilość przekleństw. A potem się dzieją szalone rzeczy, naprawdę. Tylko nie rób takie opóźnienie na FB. Na FB. Opóźnienie? A, że może... Ale o to chodzi, że długo mija czasu, zanim wrzucam informację o kolejnym odcinku, czy... Na OW. Jutro chciałem zastreamować OW, ale kurczę, nie będzie mnie w domu przez taką środkową ilość czasu. O 11 wychodzę. O 10 chyba nikt nie będzie oglądał, wszyscy będą spać. 1K wyświetleń na hitboxie, dziękuję. Najtragiczniejsze jest to, że tutaj mam 16 widzów, gdzie streamuję, a na Twitchu mam 32, w sumie dwa razy więcej. Jesteś ciekaw, jak po co się dalej mod, bo nie przyszedłeś. No to będziesz zaskoczony definitywnie. A, Marek, widzisz, bo ja staram się wrzucać na FB dopiero jak mam miniaturkę zrobioną do odcinka, żeby to jakoś wyglądało, bo te miniaturki się chyba nie aktualizują. Możesz oglądać o 10 słabe. A to nie, może coś wpuszczę w sumie. Nie wiem, o której wrócę. To będziesz chyba sam, wszyscy będą spać. No, głosowanie na nową mapę do OW. W sumie to może mógłbym pokazać, co... A, i tak nikt, kto będzie oglądał to na tubie, to nie dojdzie do tego momentu. Dobra, także jeszcze raz dziękuję wszystkim i... Do zobaczenia. Do następnego razu. До услышания.